No to jest potencjalnie piękna walka. No to też widać, że Tomek inne podejście, trzyma ten dystans. Daje sobie trochę tego oddechu i tlenu zobaczyć, co się dzieje. A tu mały problem, nie ruszył czas, ale już mamy naprawione. Także wracamy, tych parę sekund ekstra chłopaki dostali. I Adaś od razu próbuje wciągnąć w swoją grę. A Tomek mądrze, ostrożnie nie pozwala. I tak jak, o, tak jak mówiliśmy, ten walec rusza. Tam parowóz musi od razu sforsować tą ścianę. Tym bardziej, że Adam bardzo ładnie zaczął ten pojedynek od razu siadając, bo jednak z takim zawodnikiem jak Skóra to rzut z pierwszego chwytu może się zdarzyć nawet i można bardzo boleśnie upaść. A po takim upadku ciężko się podnieść. Ale na razie jest kontrola. Skóra pilnuje, żeby być na dystans, żeby nie wpakować się w jakiś taki niekorzystny dla siebie uchwyt. No, ostrożnie, widać. Walka o centymetry. Tak, dokładnie. Każdy próbuje pokazać, wyznaczyć sobie tor i Adaś próbuje sweepować i... Tak, to chyba jest jego firmówka. Czy tam ta gilotyna jest złapana? Chyba z głowa tu wpadła między kimono, także może być problem i nie udało się zdobyć punktów. Także czujnie ze strony Skórowskiego, ale czyżby jakaś przewaga na konto Adasia? Tak, tak, dokładnie. No tam za tego sweepa nie mogło być inaczej, chociaż wydaje mi się, że to jest firmówka Wardzińskiego, a przy tak długich nogach naprawdę jest ciężko się bronić przed tym, przed tą techniką. Tym bardziej, że on to robi naprawdę świetnie. Co więcej, wykonuje tą technikę łapiąc albo pod pachę, albo z góry, a z góry naprawdę jest bardzo trudno to wykonać. No ale Tomek konsekwentnie. Bardzo, tak jest, rozlał się i... Chyba słyszał nas, jak mówimy o tym walcu parowozie, bo realizuje tą technikę bardzo, bardzo sumiennie. Tak, tam jest beton, ale zbrojony się wydaje wręcz. No ale z drugiej strony dla Adasia Megatrona taki beton nie jest straszny i też konsekwentnie pracuje. Tak, on walczy naprawdę ze świetnymi zawodnikami. Także tutaj naprawdę jest szukanie chociażby centymetra luzu. Tym bardziej, że jeden i drugi to profesjonaliści, na pewno oglądali swoje walki. Także wiedzą, czego się spodziewać. Adam tu próbuje chyba cały raz tego sweepa, który nie wszedł do końca. Chociaż tam zaraz może się pojawić jakaś małplata, bo bardzo ładna kontrola przez moment była tego łokcia. Znowu jest uchwyt za pas. I znowu ten sweep, dokładnie. Tak jest. Tym razem ja przewidziałem przyszłość, ale no, powiedzmy sobie, że było widać, do czego Adaś dąży. Także piękne. Pierwsze punkty na konto Adama. Mamy połowę walki. No chociaż Skóra też szuka tej samej techniki tak naprawdę. Chociaż Adam, jako że jest odrobinę dłuższy, bardzo dobrze cofa ciężar ciała i na pewno dużo trudniej jest to wykonać. To Tomek podłapuje nogę. Próbuje złapać jakąś pozycję, ale Adaś czujnie, tak jak powiedziałeś. Długie nogi, rozpłaszcza się i ten balans ciała rozłożony jest idealnie, no i będzie bardzo ciężko tu Tomkowi coś zdziałać, szczególnie, że tutaj przykleił się Wardziński. Do końca nie widzimy, z czym pracuje rękami, czy mamy tam jakieś duszenie krzyżowe, czy coś w tym stylu. Na pewno jest tam dosyć mocna kontrola, a problemem jest to, że skręcił Tomka jak gdyby od siebie, czyli te kolana są zwrócone na zewnątrz, czyli bardzo, bardzo trudno będzie Tomkowi cokolwiek zrobić, a już na pewno skręcić się w stronę Wardzińskiego. Także potencjalnie to przejście gardy to wisi na włosku. Także wydaje mi się, że jest to kwestia czasu, a ten bark na głowę tam pracuje niemiłosiernie. I nie umila czasu. No tutaj Skórkowski próbuje złapać to kimono i trochę sobie pomóc, odciągając od siebie Adasia. Tak, no na pewno jest to piekielna praca, tym bardziej, że widać, że nabrał troszeczkę kolorków. No zostały niecałe dwie minuty i jak na razie Tomek z dołu, tak jak mówisz, trochę po pałach. Przewaga nie jest duża. To są tak naprawdę tylko i wyłącznie dwa punkty, no dwa punkty przewagi. Także no teoretycznie dwie akcje musiałby Skóra wykonać w tym momencie. Na pewno mu będzie bardzo trudno, bo
Adam ma bardzo dobrą kontrolę. Ręka pod pachą, bardzo ładnie rozjeżdża. Podnosi ten bark Tomka do góry. Z drugiej strony ta ręka, która jest za głowę, też... Adam ma bardzo długie ręce i on z tej pozycji... I mamy dosiad praktycznie. Przepraszam, ci przerywam, ale chyba Adaś w końcu wypracował sobie to. Tutaj polował, wyczekał i zdaje się, że jest w pełnym dosiadzie. Jeszcze punktów za to być nie może, bo Tomek jest skręcony i te kolana jeszcze są za nisko, ale chyba teraz... Tak, była próba rzutu z ziemi. Ale no, trzeba też Tomka pochwalić za to, no, charakter, tak, no, próbuje nawet desperacko czegokolwiek, żeby tylko ulepszyć sytuację, ale tutaj chyba się wpakował w minę. I mamy duszenie, no tu Adaś pięknie. Naprawdę, kolejne ładnie wypracowane zwycięstwo. Chociaż trzeba powiedzieć, że nie przyszło mu to lekko. Na pewno obstawiany był w roli faworyta, ale wydaje mi się, że wiele osób mogłoby pomyśleć, że przyjdzie mu to dużo łatwiej. Spore zaskoczenie i ogromne brawa dla Tomka Skórkowskiego, bo naprawdę dzielnie się bronił i mógł odwrócić sytuację w każdym momencie tak naprawdę. Niewiele brakowało, być może odrobinkę przespał ten... Przez duszenie zwycięża Adam Wardziński i on zostaje pierwszym... Tak, być może przespał tą końcówkę i o to mogło zadecydować.